Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku The Planet Crafter. I moi drodzy, nie uwierzycie, ale znów mi wyjebało crash. Poszedłem do łazienki, zostawiłem grę na escape'ie, nic się nie ruszałem. Było na escape'ie, o w ten sposób. I po prostu wchodzę, patrzę, a tam crash. Więc to niestety cofnęło mnie delikatnie. Niedużo, bo mam już tak naprawdę larwy pszczoły i tym podobne, tylko po prostu przeniosłem wszystkie rzeczy. Jeżeli chodzi o ciśnienie, po prostu z tego miejsca, nawet w sumie jeszcze nie przyniosłem do końca. Ale nawet chyba to tutaj poniekąd zostawię i włożyłem to tam, tamte miejsca. Więc mówię, dzisiaj bardziej będę się chciał skupić na terraformowaniu ciśnienia. Tam w ogóle full, tak? Nie mam super stópek. Więc dzisiaj stricte ciśnionko, ciśnie nas ciśnienie, to dosłownie. Bo chcę mieć już normalne ekstraktory rudy na petrujeczce. Nie wiem, czy to już będzie petrujka, gdzie będziemy mogli sobie bez problemu te nasze wszystkie surowce ogarniać. I nie będziemy potrzebowali do tego pobocznych surowcy. Czy to jeszcze nie jest ten moment, ale wydaje mi się, że to jest ten moment. No, potrzebujemy 13,3. Nie widać, że to tak... Słabo. Słabo, ciśnienie bardzo słabo. Ale zobaczmy, czy tutaj nie ma nigdzie tego. Nie ma nigdzie. Platforma ekstrakcyjna. Karmniki do zwierząt. Czy tu jest w ogóle jeszcze jakieś urządzonko, które na przykład dałoby nam możliwość zwiększenia ciśnienia? Tylko bardziej w takim kompaktowym wydaniu, ale chyba nie. Chyba wiertło P4 to jest jedyne wiertło, które możemy mieć, chyba że tutaj jeszcze. Nie, wiertło P5 jest jeszcze. Potrzebujemy do tego 23... Jezu, od cholery. Od cholery. No nic. Dobra, obiecałem wam dzisiaj zewnętrzną farmę. Na razie ciśnienie myślę, że sobie tam powoli jako tako działa. Myślę, że jeszcze pójdziemy, bo ten super stop. Panie super stopie. Tam się już coś zaczęło robić, coś się zaczęło już wydobywać. Zastanawiam się... Z tą stronę. Zastanawiam się również, żeby tutaj nie zwiększyć... O Jezu, zawał. Żeby tutaj nie zwiększyć po prostu produkcji tego super stopu. Może nie byłoby to głupie. Może nie byłoby to głupie, trzeba byłoby na pewno częściej tutaj zaglądać. To sobie wywalmy. Częściej byłoby trzeba na pewno tutaj zaglądać pod tym względem. Ale nie byłoby to głupie chyba. Robimy, robimy chyba. To jest. Gdzie to jest? Tu jest. Traktor rudy P2. Pedro. Tylko pytanie, gdzie to postawić? Z produkcji... Co? 65 sekund? Ale co czas produkcji 65 sekund? Bo chyba... Że się zleczka pojebało coś. To jest bardzo słabe miejsce do tego typu urządzeń. Ja mogę na przykład tutaj to postawić? Mogę. Tutaj da się tylko i wyłącznie w ten sposób postawić. No cóż. Czasem tak bywa, że pies się topi, łańcuch pływa. Rzućmy to tu. Prąd wrócił. Rzućmy to tu. Ej, rozsypałem się. I zróbmy tutaj normalną ekstrakcję tej rudy. Bo, no mówię, tutaj jest naprawdę pod tym względem tragedia. Nie podoba mi się ta miejscówka. Jest za bardzo taka przytłaczająca, że tak powiem. Będę na pewno chciał to poprzenosić. Więc jest super stupek, rekonstrukcja. No i od razu mi czegoś zabrakło. Nawet trochę co wrzucił tego. Okej. Okay. Widzę, że tu już jest coraz lepiej. Tu przynajmniej cokolwiek widzimy, nie? Jaki teleporter się tu da i w ogóle będzie elegancko. W ogóle będzie elegancko. Chodźmy na chwilę do domu.
Odrzućmy sobie ten super stop. Teraz trzeba ciebie zabrać. Ciebie też. Nie mamy żarełka, trzeba na to uważać. A? I od razu lepiej. 6. Myślę, że spoko. Tutaj damy sobie ten teleport. Aaa, ty kiciuś, kiciuś złoty, królu złoty, tak to my się nie będziemy bawić. Trzeba sobie teleporterek dać. Tu damy sobie teleporterek, zróbmy sobie trochę tych prętów. Czy ja mogę zrobić kolejną elektrownię? Jeszcze mogę. Jeszcze mogę, jeszcze ze dwie być może zrobimy. Nie wiem, czy tutaj miejsce będę na to miał. Ale miejsce to się dobuduje. Miejsce to się bez problemu dobuduje w ten sposób. Hop. Generator jądrowy. No i właśnie, jak powiedziałem, ostatnia. A nie, bo nie mamy super stópek, okej. To zrozumiałe. To zrozumiałe. Ale to tylko widać, jaki jest problem z tymi superstópkami, prawda? Widać, widać. Wiedz sobie to. Tyk. Super stop. Nie super sto. Super stop. Będziemy pisać z małych liter, nie będziemy krzyczeć już. Hi, hi, hi. Połączy. Niezbyt. Niezbyt chcę łączyć. Dobra. No i mamy teraz problem. Nie mamy super stópek. Ani jednej. Naprawdę? Nic? Zbieracie jakiś super syf, a tego nie zbieracie? Żartujecie sobie ze mnie teraz. Musimy znaleźć jedną... O, jest! Jedna super stópka. Akurat ta, która jest potrzebna do generatora jądrowego. Ale tylko widać, jak ta moc nam ucieka. Naprawdę musimy znaleźć sposób na generowanie tych kryształów, bo po prostu my się nie wyrobimy z tym uranem. A ja tego uranu też nie chcę nie wiadomo jak zbierać, bo to jest bezsensowne już na tym etapie rozgrywki. Ja mam takie wrażenie, że jest to bezsensowne. W ogóle zobaczcie, jak to nam się rozwinęło to wszystko. To też sobie wywalę. Od razu postawię to w jednym miejscu, bo wiecie, lepiej w jednym miejscu mieć wszystko i się nie bawić o takie odchody. Dziwne. Save. Gra zapisana. Gra zapisana. I odpalamy. Zatem świat powrócił. Z tego co widzę, to jest lipa. To straszna. To jest lipa straszna. No to robi robotę. Tak się dziwnie to świeci, powiem osobiście. Trochę dziwnie się to świeci. To w ogóle się nie świeci. To się w ogóle nie świeci. To ekstrakcja... Extrusion. Wrzućmy. Też jest ciemno jak w dupie. Jak stoimy z tym? 6. Też nie za dużo. Wracamy do naszego superstopu. O, tu jeszcze mamy jednego agenta do przeniesienia. Który mam nadzieję już niedługo będzie nam totalnie zbędny. Naprawdę marzy mi się, to robi się pozbyć tego w końcu. To jest mniej więcej na równo, no nie, to nie jest na równo. Dobra, tego pana możemy dać gdzieś tutaj. Jakaś super stópka jest. Nie chcę magnezów, te super stópki.
Okej, ciebie się pozbywamy. Ciebie też się pozbywamy. Czego ja potrzebuję na to? Wszystko mam. Zewnętrzną farmę możemy zrobić. Więc idziemy do domku. Już w ogóle dzionek zrobił i już jak będziemy się pod nią ul wybierać, to zobaczcie, że to drzewo tutaj nam pięknie zaczęło rosnąć. W ogóle zobaczcie, ile tu jest motyli. Nie da się ich zbierać. Szkoda. No mi się naprawdę takie fajne przejście zrobiło. Tylko też niezbyt możemy cokolwiek stąd zbierać. To jest lekko przykre. No ale skrócik jest elegancki. Skrócik jest naprawdę elegancki. Tylko nadal to nie zmienia faktu, że nic z tego nie możemy zbierać. Naprawdę wydawałoby się, że przynajmniej tą cholerną korę byśmy mogli zebrać, ale no niestety gra nam na to nie pozwala. Gra nam na to nie pozwala. Ale i tak jest ładnie. Dobra, trzeba zabrać ten nasz ul. Ul był tutaj, pewnie jakiś miodek też się już wytworzył. Coś tam się wytworzyło. Dekonstrukcja. I możemy zrobić w końcu zewnętrzną farmę, która pewnie nam też da jakieś bonusy do tego wszystkiego. Czemu ona jest taka? Dobra, postawmy ją na razie tutaj. Rośliny, energia. Ja jak zwykle telefon oczywiście, no niby wykieszony, ale wibracje są. Od razu sobie to wyrzucę. Okej, coś tam się dzieje, no tutaj. No coś leci. Rośliny 95. Au! Nie wiem, co nam to wali. Iryt? Patrzcie, jak jebło centralnie w nas. Nie wiem, co to jest. Niby coś, a niby nic. Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co to nam tu dropi. Wydaje się, że to jest iryd. Ale to nadal jest tylko wydaje mi się. Bo korzeniki ładnie nam porosły. Zapomniałem o tym. Ubieramy to. Solka nam też tam ładnie urosła. Już skończ ta. Jady. Czyli to jest nic. Po prostu asteroidy. Dobrze kurde wiedzieć. Nie, fuck me. Nie chciałem tego zniszczyć. Dobra, zrobię sobie to w przejściu na razie. Żeby nie przeszkadzało. Tak, tu mamy zasobnik, tu mamy zasobnik. Rozumiem, że ten zasobnik to jest jedno wspólne. Wzrost 1%. Ciekawe, ile w ogóle tego będzie. Larwy nam powchodziły. A i to nawet szybko rośnie. Pszczółki też sobie tu w jakiś sposób latają. No, no, no. Nie głupie, nie głupie, tylko no... Dobrze, nie mam pokazanego, w jaki czas to rośnie. Nie mamy tego pokazanego. Nie ma glonów chyba. Tu nam wszystko urosło. Nie ma glonów. Ja mówiłem jeszcze niedawno, że glony to tam nie ma problemu, nie? No właśnie, widać. W ogóle też nie ma glonów. What? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Dobra, musimy te glony sobie zebrać. Musimy te glony pozbierać, bo one się przydadzą.
One się bardzo przydadzą. Może te farmy można by było zrobić gdzieś na wodzie, takie wiecie, oddzielne. To nie jest głupie. Zaklęcia jeszcze. I się robi. I się robi. Pokorzona też tu wsadzę. Naprawdę, teraz mamy tego od cholery. Ale brakuje nam grunów. Niedobrze. Wody to się napijemy zaraz bez problemu. Bezpośrednio. Ale potrzebujemy więcej glona. Panie glonie, pana potrzebuje. Mam się takie zapasy porobiły tych bakłażanów, że będzie brakować glonów. Pik, pik, pik. Jak piponek pełen. Okej. Okay. Jak tam? Czego ci brakuje znów? Glonów. Robisz się? Robisz. Tyle dobrze. O, tyle dobrze. Larwy też się nam zdeponowały. Będę próbował teraz larwy tych motyli może sobie poogarniać. Jeden się uchował. Nie powiem, bo być może więcej tych glonów trzeba postawić. Tutaj mam bryłki bioplastiku. No właśnie. Więc trzeba zrobić to, co mieliśmy zrobić jeszcze na początku poprzednich odcinków. Czyli zrobić warzywnik, ale tutaj. Dwa, trzy. A, stały się w nos, chwila. Tak mocno się pocałuj w nos. Generator jedwabiu, właśnie. Jedwabniki też trzeba zacząć robić. Z tego jest pieniądz. Pieniądz, moi drodzy, pieniądz. Dwa, trzy, cztery i pięć. Dobra. Tu? Ta. Teraz nie w tą stronę. Brakuje prądu, no! No, 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 no. Nie mam super stópek i znów mi wszystko siadło. Dzień dobry, ja po super stópkę. Trochę tam jest, widzę, nie kłamać. Bierzemy. Owoc waszej ciężkiej pracy, jak w komunie. Jak w komunie. Wy pracujecie, ja tylko zbieram. Okej. Trzeba zrobić więcej generatorów. Możemy zwiększyć moc, generatory wytrzymają. Protip, nie wytrzymają. Czegoś mi znów brakuje. Butelki z wodą. Naprawdę ta woda tak nam wyparowała szybko? Tego się naprawdę nie spodziewałem. Trzeba wodę tu rzucić, które zobaczcie, tej wody naprawdę nam całkowicie umknęło. Mega dużo tej wody było i nie ma. Pół punkta na sekundę nam już tylko zabiera, kochani. Gablota na motyle. Fajno. Fajno. O, mogę jeszcze jedno zrobić? Mogę. Jeszcze jedno bym mógł zrobić. Ale nie, starczy. Czy glony już są gotowe? Jeszcze nie gotowe. Czekamy na kolejną partię glonów. Tam buteleczka wody się nawet pojawiła. Tu jeszcze nie.
Dobra, wracając do produkcji grzybów. Potrzeba więcej grzybów. To też po dokumatych. Odblokowany nowy schemat teleporter. Dzięki, ziom. Właśnie, gdybym go nie odblokował wcześniej, kakałbym jak pojebany. Teraz bym skakał jak pojebany. Totalnie. W końcu mam teleporter. Boże, ile to trzeba było z tym teleporterem. Okej, okay, mamy to. Jeszcze tylko 5. Uuu, zabrakło nam czegoś. Butelki z wodą. Naprawdę tego bym się nie spodziewał. Że mi będzie brakować butelek z wodą. Rad. Teraz to weźmy sobie być może nasiona grzybów. Weźmy wszystkie. Niech już rosną. Niech już rosną, bo potrzebujemy bioplastiku. Dużo, dużo bioplastiku. Nie wiem, czy mi starczy w ogóle tych nasion. Może nie starczyć. Czego będziemy potrzebować? No, nie starczy nam. Też nie wiem, czy jeszcze nie mam tych grzybów. Nie, nie mam tam tych grzybów. Oh no! Jest problem, brakuje mi 3. Nie wiem, czemu mi kliknęło, bo na wodę zabrakło. Ok. Ale nawóz jest tu. Tylko pewnie brakuje glonów. Nie, nie brakuje glonów. Brakuje bakłażanów. Brakuje bakłażanów. Jedna butelka wody nam została. Ale już mamy kaput, jeżeli chodzi o wodę. Zwróćmy się, być może już jakaś woda. Anku. Dupa, nie ma. No nie ma wody. To zabrał wodę. Larwa pospolita, larwa rzadka, larwa luźna jak storec. Larwa motyla chevron. Dobrze, dobrze. Więcej larw, których nie zrobię. Przynajmniej glony będę teraz zbierał jak porąbany. Op, glony wracają. Butelka z wodą się również przyda. Najpotrzebniej chyba ją teraz brałem. A przynajmniej to stakowanie, fajna sprawa. Kipunek pełen. Glony kolejne. Zbieramy, zbieramy, pyk. Dobra. Kolejna partia klonów zebrana, więc już nie musimy się martwić zbytnio nawet. Wody jeszcze nie ma. No właśnie, tylko nie mamy grzybów. Nie mamy grzyborów. Mamy grzyborów. Co my teraz z tym zrobimy, moi kochani? Na pewno tutaj autowytwórnik, ale nie mamy prętów, które nam by pozwoliły to skraftować, więc oczywiście Shiro co zrobi? Sobie zrobi kolejny crafter. Autowytwórniczek. Nie pamiętam, co my potrzebowaliśmy do zrobienia tego. Czemu tyle tych warzywników nam tu odkrywa? No i zewnętrzną farmę nawet nam odkrywa. Ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Możemy zrobić dron P1. Ty w dupkę węża. A to jest ciekawe, czy my możemy go w ogóle skraftować? Ej, my go chyba nie możemy jeszcze kraftować. Wydaje mi się, że my dronów jeszcze nie mogliśmy kraftować. Czyżby lekki cheat od gry? Dron, 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 stacja dronów. Ej, czy my odblokowaliśmy te drony? No niezbyt, no przynajmniej nie widzę tego. Nie, no niemożliwe. Możemy skraftować drona, nie mając stacji dronu. I teraz pytanie, czy ten dron będzie działał, czy nie?
taki być może cheat. Gniewną stację dronów dopiero na 62,5 GTI, to jest dużo. Ej, no dobra, ja bym go z chęcią zrobił. Potrzebowaliśmy tam płytki. Potrzebna była płytka na pewno. Patrzę w ogóle jeszcze raz. Płytka 8 chyba? Nie, silnik rakietowy i żelazo. Płytka, silnik rakietowy i żelazo. To jest na górze chyba. Płytka jest tu. Silnik rakietowy jest tu. I żelazo jest stricte tu. Zobaczymy, zrobimy sobie jednego. Być może nie będę żałował. Być może nie będę żałował. Kurwa, tylko to mi zrobi tego. O. Tu zaczyna sobie rosnąć. Pik, pik, pik. Zrobiło. Build a drone. Tylko no właśnie. Ej, on... Ja? Tylko go teraz nie mogę wziąć. Ale jajca. Ja go nie mogę wziąć. Zrobiłem achievement, ale nie mogę wziąć tego drona. On teraz będzie tak tu stał, jak te widły w gnoju pewnie. No, nic z nim nie mogę zrobić. Co jeszcze możemy tu oszukać? Lara, pożywienie wysokiej jakości, którego chyba też nie możemy zrobić. Ciekawe. No, ale tego drona P1 naprawdę nie sądziłem, że możemy zrobić w ten sposób. Nie to, żeby coś, ale spoko. Spoko, spoko. Tu potrzebujemy wodę, krzem. Kurde, czemu ty nie działasz? Może coś w opcjach jest ukryte. Chwila, zapis. Sterowanie. Ruch do tyłu, działanie, bieg, skok, konstruowanie, to nie. Przepraszam. F2 w ogóle możemy HUD wyłączyć. Kontroler to też nie. Nie ma. Niestety nie ma, więc musimy pewnie zrobić stację dronów. Więc kolego, ty sobie tutaj poczekasz jeszcze, oj, długi, długi, długi czas. No ale już przynajmniej wiemy, że da się tak oszukać grę. Teraz pytanie. 13, no jeszcze. Jeszcze sporo. Okej, więc znów myślę, że to jest czas na inwestowanie w ciśnienie. Ewentualnie, może jest to czas, żeby zacząć coś wysyłać. W ogóle tutaj to stoi. No tutaj to stało. Dobre pytanie. Nie możemy tego postawić. Nie wiem dlaczego. Nic nie ma. Oprócz kamienia. O, mogłem. Mogłem. No właśnie, więc... Ciekawe, no szkoda, że ten dron tam stoi, jak te widły w gnoju. No być może, znaczy na pewno go użyjemy wkrótce. Sami z siebie. Okej. To. Stawić tu. Tego mi brakuje wody. Na pewno wody. Si. Wody. Z wody zbieramy. Okej. Dobra, czyli to już mamy zrobione. Musimy schować również przy okazji nawóz, który nam się tutaj wytworzył. Bioplastik też. Bioplastik to jest chyba na dole.
Prawda, prawda. Super stópki też sobie tu schowamy. Też go mamy troszeczkę za dużo. Za dużo, nie za dużo. Oszukałem. Chodziło mi o słowo za dużo, tylko o słowo... Że mamy dużo ogólnie rzeczy tutaj przy sobie. Jeszcze skoczmy sobie po super stópkę. To, że trochę się tego zbiera. My kiedy my byliśmy? Przed chwilą w sumie. Ale to się włącz. Tyk. Podstupki. Wrzucamy złom. Naprawdę się nie mogę już doczekać, aż my będziemy mogli, tak wiecie, stricte sobie tylko te surowce, które chcemy zbierać. O Jezu, jak ja tego już chcę. Jak mi tego brakuje. Nie musisz tego kasować wszystkiego. Poezja. Chciałbym to już mieć. Chciałbym to już mieć. Kolejne dwa. Kurde, jedno żelazo zostało. Pech. Zabiorę, to by szkoda. Jakbym po prostu mógł tylko stać i zbierać te rzeczy. Żeby je usuwać, ale no niestety. Te super stópki zabierzemy. Myślę, że możemy teraz się przejść na obsydian. 0,3 nam już tego brakuje, kochani. Zarąbiście. I robimy więcej terraformacji wiertła. Wtedy tu już więcej nie zgarniemy tego bonusu. Ale cóż. I tak czasem bywa. No, tych wiertnic nie będę widział, więc mi one nie będą w żaden sposób przeszkadzać. Niech sobie tutaj stoją. Z czegoś mi brakuje, pewnie super stópki, co? Pewnie super stópki, a no fakt. I jeszcze myślę, że dobrym pomysłem by było, moi drodzy, zrobić kilka rakiet do istnienia. To by był dobry pomysł. Jeszcze raz chodźmy po super stópki. Tu jeszcze trochę ich było. Widzę, że też ładnie się wydobywają powoli. Okej, mamy was. Kolejny i kolejny. A dobra. Do domu. Minus 0,2 na sekundę. Jejku, jak to już jest malutko. Jak to już jest malutko. A więc rozumiem, że jest. Tytn rozumiem, że jest. Czyli reszta złom. Idziemy odpalić te rakiety. To prawda, potem będziemy mieć sporo opadów. Meteorytów. Ale myślę, że przeżyjemy. Myślę, że przeżyjemy. Więc skupiamy się na ciśnieniu. Premię do wytwarzania ciśnienia poprzez ochronę pola magnetycznego. Nie mam krzemu. Wow. Na szczęście zapasy mamy. Ops. No ale chyba nie zapasy krzemu. Gdzieś tu czegoś brakuje. To w ogóle nie był krzem, tylko to był magnes. Dobrze wiedzieć. Nie, to był krzem, co? Jak to był tytan. To był krzem. Żeby nie oberwać w łeb. Żeby tylko nie oberwać w łeb. Ale powiem wam, że ogólnie nam trochę tych surowców tu zaczęło brakować. To już nie jest takie hop-siup na krowę i ciele gotowe. Tylko no widać, że tych surowców nam sporo było. Tyk, nie ma nic. Tylko tak wydawało, że tego było dużo.
Magnezu pewnie też nie ma za dużo. Nie wiem, czy magnezu używaliśmy, o Jezu. Nie wiem, czy magnezu używaliśmy. Dobra. Być może i magnezu nie używaliśmy. Pól, pól. A jednak trochę zużyty. Trochę zużyty. To trzeba raz na jakiś czas te porządki tutaj porobić w tych skrzynkach. Mi się wydaje, czy ciśnienie zwiększało nam iryt również, w sensie zrzucało nam iryt. Tak. Dokładnie. Mamy cupek już niestety. To jest syjamska rakieta. Wow! Ale dostałem w ryj na te rakiety syjamskie. Ojejku. Jejku, jejku. Się boję teraz wychodzić. Jak wygląda ta reformacja? Pole magnetyczne mamy 9. W ogóle ciśnienie było dosyć takie mało rozwinięte. To szybciej? Nie widać. Nie widać, żeby to było szybciej. Ile mamy jeszcze tych rakiet? Jedna rakieta, dużo rakiet tam nie zostało. Nie mamy nadstupek. Znów nie ma nadstupek. Jest mi fasolkę, mamy 0,1. Boże, teraz będziemy mieć wyrównane całkowicie powietrze. Już nie będziemy musieli się chować jak te... Nie powiem co. Będziemy mogli normalnie chodzić po powierzchni bez machy. Będziemy mogli w końcu też zwierzątka zacząć wypuszczać. Jak Noe z Arki. Też zwierzątka już wypuszczamy w tej chwili, no bo jednak no, owady to też zwierzątka. To ten krzem to ja bym nawet zabrał. Oj, napierdziera, napierdziera. Pyk. Leje jak w kieleckim. Czy pizga jak w kieleckim. Kolejne ciśnienie. Kolejne. Nie mamy już rakiet niestety. Dzisiaj nam się już niestety chyba nie uda tego ogarnąć. No, trudno. Butelka z wodą też. Niech ona sobie tu będzie. Tyle tej wody potrzebujemy tu do grzybów. Woda. Istotne rzeczy. Dobra, jeszcze jeden. I woda będzie tu. No krzemu na razie nie mamy, niestety. Niestety, no niestety. Czegoś jeszcze nam brakuje? Zrobić na przykład silniki rakietowe. Pewnie uranu będziemy brakować, co? No właśnie. I tak myślałem, że teraz będzie problem z uranem, którego mieliśmy naprawdę od zajebania. Bo inaczej nie powiem. Bo mieliśmy go od zajebania. Irydu też mamy od zarąbania. I co z tym faktem robić? Osm. Jak wygląda osmo? Osmo już nie mamy. Ciekawe. To się nam tutaj pozmieniało. Aluminium pewnie też już nie ma. Aluminium jeszcze jest jednak. Jednak jeszcze aluminium jest. Kobalt mało. Ten bardzo mało. Ogólnie tych surowców tak 2 na 10 w tej chwili, nie? No to możemy pozbierać. W ogóle się dziwię, że my nie możemy po prostu sobie tej wody z jeziora brać, wiecie. No, mamy jakby nie patrzeć bazę na wodzie i ta baza na wodzie nadal nie pozwala nam na pobieranie tej wody bezpośrednio.
bezpośrednio z jeziora. Irytujące, ale cóż. Glony sobie też tu wrzućmy. Wiem, że tych masów to na górze trochę jest. O dziwo nie. A, tu jest full! To było full. Więc co, teraz wychodzi na to, że musimy zrobić... Musimy, kochani, zrobić kopalnię uranu. Bo tego uranu nam brakuje. Mi tu kamień zrespiło, no bez jajec. Ale to znowu, zobaczymy, czy się uda. Odpowiedź brzmi... Celowo to było. Celowo nam to zrobili. Celowo nam to zrobili. Wyjebała mnie ta asteroida normalnie na maksa. Rozsiewacz drzew P3. No mamy tak naprawdę nieskończoną ilość tlenu. Już w tej chwili nie musimy się bać o cokolwiek. Bardzo miło. Teraz tylko i wyłącznie no, musimy się bać wody, ale naprawdę to też nie jest problem. Zbliżyło nam się minus 3,6. Patrzcie, jakie cwane. Minus 3,6 w wodzie. A P3 wymaga nawozu P2 i zeolitu. Oj, czuję, że zaraz dostanę. Jeżeli chciałbym zrobić tą P3, to nie tu. Chcemy zrobić nawóz ten. Do tego jest potrzebna dynia. I możemy zrobić rozsiewacz P3. To wypadnie. Nabój metanowy, właśnie. To też miałem zrobić. I nie zrobiłem. Nie mamy ekstraktora gazu, który również jest nam potrzebny. I to bardzo, bardzo mocno. Pod ziemią rozumiem, że nie możemy go zrobić. Czy możemy? On pracuje? Brak zasilania. Czas produkcji 80 sekund, co? Nie no, chyba ogólnie zasilanie jest. Zasilanie jest, tylko zasilanie nie ma pod wodą, rozumiem, w ten sposób. Zobacz, kiedy robię ryby. Człowiek może teraz chodzić i znajdywać. Fajnie. Tylko nie ma miejsca na iryt. Dobra, niech będzie w uranie. Znów Shira robi jebnik. Wiem. Czyli nie zrobimy tego pod wodą niestety. Szkoda. Bardzo szkoda, bo fajnie by było mieć tak blisko dosyć to. Więc musimy znaleźć miejsce na to. Jednym sensownym miejscem, jak mi się wydaje, to tam, gdzie były... Co się boję, że zostanę wryło. Boję się, że zostanę wryło. Chcę się napić. Już nie mogę pić wody nawet? Mogę. Tylko nie zawsze. Zabraniają wody pić. Traktor gazów. Zróbmy sobie ich nawet więcej. Ose kurwa zrobiły więcej. I to nam produkuje również ciepło. Dobra. Niech tak będzie. No nie trzeba teraz tą uran ogarnąć. Nie ma innej opcji. Myślałem, że jeszcze uda mi się to zrobić w ten sposób. Wow, czekajcie, bo to nam się ile bokłażanów zrobiło. Z jednej aż 5. I nadal to jest. I dobra, niech to sobie tak rośnie. Jestem za. Czemu nam brakowało jeszcze? Lity, pręty irydowe i inne jakieś pierdolety.
Dobra, ale jeszcze ten rozsiewacz drzew P3. To wypadałoby zrobić. Tylko my nie mamy nawet innych drzew, by to nie zrobił. Potrzebujemy nasiona Volnus. Ej, ale ta roślina Volnus, ona była, tylko nie miałem odblokowanej jej widocznie. Wiecie, jakie cwane? Rystarz daje, tylko nie mam mutagena. Mutagen jest do zrobienia przez nabój metanowy, którego również nie mamy. Zobaczcie, kiedyś ten iryt przecież zbierałem w takich ilościach, nie? A teraz leży to leży. Jak weźmie to weźmie, nie weźmie to nie weźmie. Jak mu się nie spieszę nawet do tego, żeby to wziąć. Ej, i te rośliny mają znacznie większy ten procent. O shit. Próbujemy to zniszczyć. Niestety nie działa. Zaraz oberwę, jestem pewny. Ile to daje? 18 kilo i 29 tlenu. A tu mamy gramy. Kurde, no nie, no bez porównania. Nie ma prądu. Nie ma mojej mini prądu. Jestem skłonny chyba nawet rozwalić coś. Więc nie potrzebujemy mieć tu dostępu, moim zdaniem. To jest moje skromne zdanie. Ja bym w ogóle stąd się wyniósł. Bo tu, no wiadomo, fabuła już jest zakończona. Być może kiedyś jeszcze tutaj wrócimy, w co wątpię. Bo ta fabuła była tak płytka, jak niektóre dziewczyny na dyskotekach. Miał być żart, ale nie wyszło. Chyba, że się zaraz zaskoczę. A zaskoczyć to ja mogę się w inny sposób. Nie, tam nic nie ma. Dobra, moi drodzy, ja sobie teraz wrócę na spokojnie, tylko zapiszę grę. Zapiszę grę. Wrócę sobie na spokojnie do bazy. I tyle. I widzimy się po prostu już w następnym odcinku. Tlen mamy, wodę mamy, jedzonko mamy. Żyć nie umierać. Praktycznie terraformacja tej planety jest już na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. I powiem wam osobiście, że mnie to już cieszy, bo no, widzę, jak ta planeta się zmieniła. Z takiego piaskowego olbrzyma, który sobie tam no, miał jakieś tam surowce, co prawda, ale był taki, no, martwy. To była martwa planeta. Zrobiliśmy naprawdę zieloną krainę, która ma wodę, będzie miała zwierzątka, będzie po prostu luksus i te drzewa, wszystko, no, elegancko. Elegancko. Rozumiem, że tam wyjść na górę nie możemy. No, żadnej liany nie ma. Dobra. Moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu, grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z The Planet Crafter. Dobra, kończymy. Trzymajcie się. Hej, hej! I am not afraid to die.